YG111 G-Self. Jest to model z linii towarzyszącej anime Gundam Reconquista Inji, wydany w roku 2014 w skali 1 do 144 High Grade i został wydany jako pierwszy model z kolei. Tak prezentuje się okładka instrukcji z bardzo fajnym artem na okładce. Muszę przyznać, że jest to jedna z najlepszych okładek towarzyszących anime. Te inne są dużo moim zdaniem słabsze i w szczególności w tych starszych serii jak Gundam 00 czy Gundam Seed. Naprawdę te okładki nie prezentowały się tam specjalnie rewelacyjnie. Tak przedstawia się model wykonany, spanelowany i zbudowany przez profesjonalistę, a tak prezentuje się wykonany i spanelowany przeze mnie. Początkowo do G-Selfa nie podchodziłem jakoś specjalnie pozytywnie. Niespecjalnie mi się podobał. Dodatkowo jego ten podstawowy backpack sprawiał, że nieco mi przypominał modele Seeda, zatem no już od razu na starcie miał nieco u mnie pod górkę. No ale jak zacząłem oglądać Jireko, jak dostałem ten model do ręki, no to z każdą chwilą podobał mi się coraz bardziej i póki co chyba jest nawet moim ulubieńcem z linii Gino Reconquista. Mam wszystko, co z tej linii wyszło, więc wiem, co mówię pod tym względem. Bardzo mi się podobają te przeźroczyste elementy, które zasłaniają tutaj te naklejki, które świecą się pod światłem UV. Tak jest, to jest taki, ten model jest pełny różnorakich gimików. I to jest ten taki najbardziej podstawowy, że może on się świecić w ciemności. Drugim takim, w ciemności, pod światłem oczywiście UV. Takim gimmickiem z Jireko, drugim gimmickiem, to są wymienne backpacki. Tu mamy pierwszy backpack, który jest dodany do modelu G-Selfa. I to jest taki jego atmosferyczny backpack. No i to właśnie to powoduje, że on mi tak za bardzo zaczął trącić Seedem i dlatego początkowo mi się nie podobał. No ale jak mówiłem, z czasem spodobał mi się coraz bardziej. Trzyma się on bardzo fajnie na takim prostym, a bardzo skutecznym gnieździe. Możemy tutaj rzecz jasna ustawiać te skrzydła dowolnie w osi sił osiowych, że się tak wyrażę, czyli poziomo. A także w zestawie otrzymamy bardzo prostą, ale skuteczną tarczę, którą bez problemu możemy włożyć i wyciągnąć, a przy okazji trzyma się ona dosyć dobrze. Dodatkowo otrzymujemy dwa bardzo fajne Beam Sabery, dosyć duże w porównaniu do samego modelu. I szkoda, że nie jest w ogóle możliwe otrzymanie w modelu takiego efektu, jaki mieliśmy w anime, bo naprawdę miecze Beam Sabery w anime prezentowały się naprawdę niesamowicie. Chyba to jest najlepsze przedstawienie Beam Saberów do tej pory, na pewno od czasów Terna. Więc możemy go uzbroić w tego jego Beam Sabera, a także w jego Beam Rifle'a. Bardzo mi się podoba ten Beam Rifle. Tu mamy dwie chyba naklejki, jeżeli się nie mylę. Nie, to nie są naklejki, tak mi się wydawało. Także jeśli chodzi o Beam Rifle'a, no to ja póki co mam go w planach trochę przymalować, żeby przypominał bardziej ten, jaki jest pokazany na instrukcji. No ale póki co zostałem z takim. No, będę próbował coś tu pomalować, może to w końcu zrobię, może nie. Niespecjalnie mam czas, muszę budować nowe modele. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę do G-Selfa. Może przy okazji nowego zestawu backpackowego, ponieważ G-Self jako główny Gundam serii posiada drugi taki gimmick, tak jak mówiłem, te wymienne backpacki. I póki co dostaliśmy piąte z kolei wydany zestaw z Jireko, czyli Space Backpack for Gundam G-Self.
wydany rzecz jasna w roku 2014 w skali 1 do 144 high grade i jest to zestaw dodatkowego wyposażenia dla G-Selfa. A w środku znajdziemy inną, drugą tarczę, która mi się dużo bardziej podoba niż ta jego standardowa. O, do porównania. No, ta jest na pewno jest ciekawsza i tak bardziej nawiązuje do tych starszych Gundamów. Zatem, jeżeli używam tarczy w G-Selfie, no to używam generalnie tej. Zatem już go uzbrójmy tutaj, w tą tarczę. Drugą bronią, drugim elementem tego zestawu jest nowy Beam Rifle. Nieszczególnie, szczerze powiedziawszy, mi się podoba. Jest taki, no, dosyć prosty w porównaniu do tego drugiego Beam Rifle'a. O. No, jak widać, ten jest na pewno dużo ciekawszy, ma dużo więcej detali. Zatem, jak już używam Beam Rifle'a na modelu z G-Selfem, czyli używam go na co dzień, używam tego drugiego, tego standardowego Beam Rifle'a. Może w tych późniejszych, o ile się pojawią kolejne zestawy z dodatkowym wyposażeniem do G-Selfa, to wyposażę go w jakiś nowy karabin, o ile okaże się lepszy niż ten. No i drugi, ten tytułowy Space Backpack for Space Use. Szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba. Na pewno dużo bardziej mi się podoba niż ten, który otrzymaliśmy w pudełku. Dzięki temu G-Self przestaje wyglądać, jakby urwał się z późnego SIDA albo wczesnego SIDA. Jako patrzę na uzbrojenie G-Selfa, to raczej wczesnego SIDA. No, ale wpadam w dygresję. Zatem, ja osobiście używam na półce tego backpacku, chociaż muszę powiedzieć, że jest pewien problem z utrzymaniem go w pionie, gdy włożymy ten backpack. Przy okazji składanie tego naprawdę było dla mnie sporą mordęgą, ponieważ te elementy z tego przezroczystego plastiku, które rzecz jasna świecą się w świetle UV, niespecjalnie chciały się trzymać tam, gdzie je umieszczałem. O, te elementy i szczególnie ten element cały czas wypadały i chyba wkładałem je na miejsce więcej razy niż, dłużej niż składałem całego backpacka. No i prawie na koniec dostajemy takiego małego Core Fightera, w którego wyposażony jest G-Self. W sposób, jaki jest on montowany w anime, bardzo przypomina w sposób, w jaki mamy Core Fightery w serii Crossbone, więc można powiedzieć, że jest to kolejne nawiązanie do tej znanej i popularnej Gundamowej marki. No ale niestety, jako że to jest High Grade Core Fightera, trzymamy osobno. Trochę może przypominać SD, prawda? No i na koniec bardzo fajnym dla mnie dodatkiem, byłem zaskoczony, że to w ogóle znalazłem w pudełku, jest podstawka. Prosta rzecz, a cieszy. I naprawdę jestem zadowolony z tego, że Bandai pomyślało na ten temat i dodało podstawkę do tego zestawu z dodatkowymi elementami. Zapomniałem wspomnieć, że ten Core Fighter ma jeszcze jedną bardzo fajną zaletę. Z tyłu mamy takie gniazdo. Oczywiście możemy najprościej umieścić tego Core Fightera tutaj na podstawce, jako pojedynczy leci, albo podłączyć go z dowolnym backpackiem. W tym wypadku mamy ten backpack, ten kosmiczny. Wkładamy w to gniazdo i umieszczamy na podstawce. O, i możemy pokazać w locie. Zatem zaraz go przezbroję w ten backpack i porównamy go sobie do innych modeli. No i G-Self z podpiętym swoim backpackiem. Uwaga, muszę trochę jednak przesunąć. O. No, jak widać, G-Self już w swoim dodatkowym uzbrojeniu stracił trochę na szerokości przez brak tych skrzydeł po bokach, ale zyskał, można powiedzieć, na masowości. Oczywiście mamy trochę problemów z utrzymaniem z powodu tych skrzydeł, no ale szczerze powiedziawszy, gdy poustawiamy te silniki
w odpowiedniej pozycji, wyszukamy ten punkt G i spokojnie G-Self może stać. U mnie stoi spokojnie na półce właśnie z tym backpackiem, zatem trochę może trzeba się namęczyć, no ale nie ma, nie ma tak naprawdę z problemem z wyważeniem tego modelu, tylko trochę trzeba się postarać. Tutaj uzbroiłem go właśnie w tego drugiego Bimgana. Osobiście uważam go za słabszy, dużo słabszy niż ten, który otrzymujemy oryginalnie, chociaż ten potrzebuje nieco trochę pieszczot markerami. Porównajmy go do innych modeli. Master Grade Gundam RX-78, czyli przodek i potomek, bo pamiętajmy, G-Reco dzieje się może w Regild Era, ale jest to po prostu później, jest to okres poprzedzający Current Century, a będący przed Correct Century, dziejący się po kalendarzu uniwersalnym. Porównanie do Zaku 2F2. Modele są mniej więcej tej samej wielkości. No i na koniec marki Hasbro. Cobra Commander. Ultra Magnus Classic Voyager. No i Deluxe RC Prime. Na koniec, jak zawsze. Okej. Zatem jest to to był mój pierwszy model, który złożyłem z G-Reco i naprawdę bardzo mi się spodobał i zachęcił mnie naprawdę do kupna kolejnych. Myślałem, że te pierwsze trzy, co przyjdą, złożę tego G-Reco, złożę GRK, złożę tego, którym powiemy sobie następnym razem, no ale to będzie wszystko i stracę zainteresowanie tą linią. A tu się okazało, że G-Reco, mimo że wygląda na prosty model, na mocno nawiązujący do tak mało ciekawych serii jak Seed czy Age, a tu się okazał naprawdę bardzo fajnym modelem, będący no dzięki temu, że możemy go modyfikować. Oczywiście jest to powodowane tym, że Bandai chce sprzedać jak najwięcej dodatków do niego, no ale póki co te dodatki naprawdę go wspomagają. Na pewno dostajemy dużo fajniejszą tarczę. Ten backpack mi się bardziej podoba niż ten atmosferyczny. Rzecz jasna, atmosferycznego backpacka możemy spokojnie podłączyć do Core Fightera, dzięki czemu otrzymujemy takiego większego Core Fightera. Niestety nie otrzymujemy gniazda na podstawkę do tej wersji Core Fightera. No i nie możemy go na niej postawić. Nie wiem, dlaczego tak zrobiono. Szkoda, bo chciałbym właśnie umieścić w tej pozycji G-Reco na podstawce, a pod spodem włożyć. Mniej więcej w ten sposób jakoś się to trzyma. I tak prawdopodobnie będę G-Selfa trzymał na półce. Kończąc, jeszcze raz podsumowując, ja osobiście G-Selfa z G-Reco polecam naprawdę wszystkim. Jest to bardzo fajny model. Jak się chce, to można mu dokupić dodatkowe wyposażenie. Póki co jest jeden plecak, ale w anime ich było dużo więcej, więc z niecierpliwością czekam na kolejny. Nie wiem, jak sobie poradzą z tym, z takim powodującym, że G-Self wygląda jak Full Armor Gundam. No ale mam nadzieję, że on też wyjdzie. Może wtedy zdecyduje się na kupno drugiego G-Selfa. Największą wadą, jeśli chodzi o te dodatki, to jest ich cena, ponieważ całość jest sprzedawana za około 900 jenów, jeżeli się nie mylę. Choć cena pudełkowa jest wyższa, 1200 jenów, a sam G-Self jest sprzedawany również za 1200-1300 jenów. Zatem, no jak widać, ta cena jest bardzo ze sobą zbliżona, no a nie otrzymujemy modelu, tylko otrzymujemy po prostu dodatki do niego. Zatem G-Self może okazać się jednym z najdroższych high grade'ów. No może ilość tych plocaków nie pozwoli na przekroczenie ceny zarówno GP03 z plecakiem i Neozeonga, ale mam dziwne przeczucie, że to może sumarycznie być podobna cena. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem, kiedy powiem sobie o kolejnym modelu
z Gundam Reconquista in G. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. No, so came as soon.